się Wam wysyłać albo otrzymywać kartki świąteczne, czy jest to u Was już zapomniany zwyczaj? Ja bym bardzo chciał, tylko nie umiem pisać i nie wiem, co mógłbym zrobić na takiej kartce. Więc kartki już raczej chyba nie. Nie dostałem przez ostatnie 15 lat kartki, ani nikomu nie wysłałem. I żyję, więc chyba, ale to ładny zwyczaj. Zwyczaj śliczny. Kiedyś wysłałem kartki, ale dałem sobie spokój. Ale ostatnio sobie kupiłem 500 kartek. A4. Na mięso. Do drukarki. Na mięso takie karty. To się tam nazywa jakoś tam. Ryza, nie wiem, jakoś. O, no to właśnie, kupiłem sobie 500. Nie zamierzam nikomu wysyłać, bo trochę. Wydałeś na to. No, tak, bo to są dobre jakości kartki, więc. Oczywiście to była pomyłka. Chciał kupić pyzę, kupił ryzę. No. Tak wyszło, ale okazało się, że mi się przydają te kartki, więc. O, to tak. Znaczy nie bardzo, bo one są bardzo sztywne. Tak. No, ale to. Radzę sobie. Natomiast u mnie w domu jest cały czas kultywowana ta tradycja. Mama po rodzinie wysyła kartki, ja się ale, na nich ale, podpisuję. Ale wywiad jest z tobą, nie z mamą. Ale ja mówię, że się wysyła u mnie w domu, w rodzinie. Twoja mama mieszka u ciebie w domu? Nie, ale ja jestem, jak zawsze przed świętami jestem, to podpisuję się pod tymi kartkami i rozsyłamy rodzinie i rodzina przysyła do nas. To jeśli tak chciałeś tutaj zaistnieć, to bardzo proszę. Moja mama też nie korzysta z komputera, nie wie, co to jest poczta elektroniczna i cały czas używa tradycyjnej poczty. A skądże? Co prawda się na kartkach nie podpisuje, ale mama zawsze mi mówi, że nie ty. Złożyłam też pozdrowienia w twoim imieniu cioci, wujkowi i komuś tam jeszcze. To skoro tak, to u mnie też ta tradycja funkcjonuje. Moi rodzice wysyłają wszystkim kartki, ja się podpisuję pod tymi kartkami. Mało tego, sam ze swoją rodziną też wysyłam kartki. Mało tego, wysyłam kartki do nieznanych mi osób, szczerze, bo uważam, że to jest miła tradycja. To ja chciałem, ja dodać. Chciałem jeszcze dodać, że ja wysyłam do siebie i otrzymuję bardzo dużo kartek, potem się cieszę, pokazuję i odsyłam te kartki znowu do siebie i cały czas te kartki są w obiegu. To ja chciałem dodać, że ja do siebie nie wysyłam, bo mi szkoda pieniędzy. Nie wysyłam. Ja też, ja już też tego nie praktykuję. A to takie coś się robiło? No pewnie, że tak. Nie, jak już to listy na święta, tak do rodziny, do Niemiec, żeby coś przysłali, ale... Nie, chyba nie. Ale staram się dzwonić, nie tylko jakieś tam SMS-y czy coś, tylko do osób, z którymi no, gdzieś tam jest z daleka i jesteśmy bliżej, to ja staram się dzwonić. A ja mam taką zasadę, że jak dostaję od kogoś SMS-a z życzeniami świątecznymi, to odsyłam te życzenia podobne, ale na Nowy Rok. Także ci, co wysyłają, niech się nie martwią, dostaną na Nowy Rok. Zdarza się. Ja mam kilka osób, do których zawsze wysyłam właśnie kartki. Nie wysyłam SMS-ów czy tam jakichś mailowych pozdrowień, tylko taką tradycyjną kartkę. Ale to rzeczywiście jest parę takich osób, to nie jest już masowa produkcja. Kartki świąteczne już nie, ale dlatego, że spędzam właściwie z całą rodziną święta. Ale bardzo często piszę listy do mamy. U mnie jest tak, kartki się pojawiały, myślę, że teraz będzie tego więcej, ponieważ się przeprowadziłam do Krakowa, jestem daleko od swojej rodziny i bliskich, nie wiem, czy w Krakowie mają ładne kartki, ale oczywiście przyjadę do swojej rodziny ukochanej, ale nie wszystkich w stanie będę odwiedzić znajomych, w związku z tym pomyślałam sobie, że powysyłam kartki świąteczne i tak, fajnie, i dostaję też... Co? Że w Krakowie te kartki trzeba kupić. Trzeba kupić? No co ty? No coś ty jeszcze znaczek trzeba no kupić? No u mnie dba żona o tą tradycję i zawsze wysyłamy. I dostajemy zawsze 6 kartek. Tak. Ja nie znam tych ludzi, co przysyłają, ale bank wysyła zawsze mi kartkę, jakbyś takie instytucje. To są takie nie, rady. Ja zawsze sprawdzam najpierw, ile kosztuje SMS do danego państwa, czy jest droższy od kartki, czy tańszy. No i wybieram wtedy, bo mam paru znajomych gdzieś tam po różnych kontynentach. Ja się ostatnio rozleniwiłem i kartek nie wysyłam, ale nie wysyłam SMS-ów. Znaczy czuję się trochę... Miło mi, jak ktoś o mnie chociażby SMS-em pamięta, ale jednak wysłać komuś tylko tak... Więc chociaż zadzwonię, przypomnę się, ucałuję. Taka odezwa. Nie wklejajcie tych samych wierszyków, które dostaliście od kogoś, bo to idzie w świat i ja na przykład dostaję takich wierszyków, 16 takich samych i później czuję się w obowiązku wymyślenia dla każdego jakiegoś innego wierszyka. No to też, to nie był od ciebie, to Robert ode mnie ci przysłał, nie, to był bo Robert mi wysłał ten sam. No sorry. To ja ci nie wysyłam wierszyków. No to twoja żona, zapomniałem, ona dba o to. W każdym razie wymyślajcie jakieś świeżości i fajności. No, jeśli już SMS, jeśli już rymowane życzenia, to od siebie. Robert nawet teraz to może coś zrymować. Rym, cym, cym, z chaty dym.
Czasami się zdarza, ale to tak jak sobie przypomnę, a tak jak złapię, że tak powiem, low. W zeszłym roku wysłałam chłopakom na przykład kartki świąteczne, czego nie robiłam nigdy, więc to nie jest, że jest to absolutnie tradycją w kabarecie Limo czy. Ale wiesz, że wysłałaś wszystkim oprócz mnie chyba. Dostałeś. Na bank dostałeś. Nie, naprawdę nie. No co ty? A przywiązuję do tego wagi. Wagę. Różne, kilka różnych wag. Naprawdę nie dostałeś kartki? Nie, ale spoko. Ale trzy razy stajemy, więc nie, to nie ma nie, przepraszam cię. Może Gocha odebrali, ci nie powiedziała. No jak bym nie powiedziała? No nie wiem, może akurat nie gadaliście. Ale próbujesz mnie teraz zdyskredytować. Ale co to znaczy? Pamiętasz, co było na obrazku, czy co? Był gołąb. No to pomyślałem, żeby mi za wcześnie wysłałaś wielkanocną, wiesz? Krakowa, krakowski gołąb. Tak, to był krakowski świąteczny gołąb. Dobra, przysłałaś. Ale mamy, na przykład mamy kochaną panią menadżer i jej męża, tak, kochanego pana menadżera i oni są fajnie szurnięci na tym punkcie, bo przysyłają nam kartki z okazji świąt, urodzin. Nie wiem, czy to jest podszyte jakąś interesownością, czy to po prostu piękny ruch serca. O właśnie, teraz sprawdzimy, przy okazji pewnie przyszłorocznych świąt. Tak, czy dostaniemy... Czy dostaniemy kartki. A nie będzie już kabaretu Limo, ale czy dalej relacja z nami będzie tak gorąca jak w tejże chwili? Ja otrzymuję, aczkolwiek nie wysyłam, ale jest to bardzo piękne i co roku mówię sobie, że będę do tej tradycji wracał. I co teraz? No i też sobie w tym roku mówię. No tak. Chyba nie dam rady, ale czasu nie będzie. Natomiast mam dziadka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No to piękne kartki. Ojejku, no to jest cudowne. To jest bardzo miłe. Nie wiem, to jest aż przykro, że teraz ten mail na tym Facebooku wystarczy do wielu wysłać i już załatwione, nie? No ja też otrzymuję, zdarza mi się, może nie jakąś tam zatrważającą ilość, ale troszkę. Nie wysyłam i nie zamierzam. Jakbym nie dostał, też bym się nie obraził, bo jednak te mailowe mi wystarczą. Ja jedyne, czego nie lubię, to SMS-owych łańcuszków z życzeniami, natomiast wszystko tak, jak Pawłowi mi odpowiada, a sam nie wysyłam i nie zamierzam, bo szkoda mi drzew marnować. Możemy wymyśleć jakieś dwa zajączki na choince. Bombki, imce. O, takie to, takie śmieszne łańcuszki. Robimy konkurs, który ma na celu przypomnieć tę tradycję. Więc mamy prośbę, żebyście wypisali tą kartkę świąteczną, którą zwycięzca konkursu otrzyma pod choinkę. Zgadzacie się? Świetnie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja nawet proponuję, żeby Michała mama wypisała tę kartkę i się podpisała. Waldek narysuje kiełbaskę. A Marcin poliże znaczek. Zgadza, tak karteczka wygląda. Za chwileczkę będzie zapisana. Proszę bardzo. I o taką nabiegu ma pisać? No, chyba, że się zastanowi i później wręczy. Oczywiście, że się zastanowię, bo to nie jest tak ad hoc. Hock. To ja namaluję choinkę. Niech będzie. A my przekażemy od kabaretu Sumań, tak? To i tak. Dla kogoś, ktoś w konkursie tak będzie mógł. Dokładnie. To zaraz wypełniamy na spokoju, usiądziemy, pomyślimy, tak od serca będziemy życzyć. Ja tylko błędy sprawdzę. O. A tymczasem wesołych świąt życzymy. Wesołych świąt. Spokojnych, zdrowych. Borem lasem. Tak. Szczęśliwego nowego roku.